Witam serdecznie, ja nazywam się Patryk i zapraszam do kolejnego odcinka z gry Factorio z serii 3 razy nie. Dzisiaj w końcu i nareszcie postawimy sobie małe pole naftowe. Zaczniemy tą ropę przetwarzać, bo potrzebujemy jak najszybciej zrobić produkcję science packu poziom 3. Do tego będzie nam potrzebny po pierwsze będą nam potrzebne baterie. Baterie się robi z między innymi z kwasu siarkowego. Żeby mieć kwas siarkowy, musimy mieć siarkę, a żeby mieć siarkę, musimy mieć gaz. Ponadto one wymagają, jeszcze są paki poziom trzeci, wymagają czerwonych płytek. Czerwone płytki robi się z plastiku, a plastik to jest węgiel i gaz, także wszystko sprowadza się do gazu. I postaram właśnie się ten gaz jak najszybciej i jak najprędzej produkować. Tutaj z technologii już trochę odkryłem w międzyczasie, jak tam tutaj przygotowywałem teren. Także dość niewiele zostało nam technologii tylko na czerwony i zielony science pack. Właśnie dlatego będziemy musieli jak najszybciej właśnie postawić to pole naftowe, dlatego nie czekając. Stawiajmy, potem to wszystko, na razie kierunek nie ma znaczenia, bo to będziemy sobie dopiero za chwilę ustawiać, wszystko podłączać. Także mamy tutaj 15 pól naftowych. Nasz dzielny las, trochę narzekałem na las, a jednak się przydaje. Jednak się przydaje, bo on całkiem dobrze powstrzymuje to zanieczyszczenie, bo gdyby nie las, to byśmy tutaj mieli już całe sąsiedztwo na głowie. A tak to na razie mamy względny spokój. Tu postawiłem radary. Wygląda to takie posterunki, wygląda to mniej więcej tak jak tutaj jest w lewym dolnym rogu, czyli kilka wieżyczek radar. Takie małe posterunki po to tylko, żebyśmy tutaj widzieli, co się dzieje w okolicy, żebyśmy mieli tutaj trochę wizji. To wszystko po to, że tutaj w tym i w tym miejscu, szczególnie w tych dwóch, tutaj mi się spawnowały bazy przeciwników. Nasi mali przyjaciele właśnie postanowili się urządzić w tamtym miejscu, co mnie się tak średnio podobało. Ale wracając, to pasowałoby teraz. Tutaj mamy bardzo dużo miejsca. Tutaj wycięłem dość spory obszar lasu, bo tutaj miałem całe wszystko, tutaj było w lesie zalesione. Tak samo tutaj to pole węglowe, tak samo tutaj jeszcze widać mnóstwo konarów i pni. To wszystko usunąłem. Po to tylko, żebyśmy mieli dużo miejsca na ewentualną wszelką ekspansję. Postawmy sobie to na razie gdzieś tutaj. Bo to wszystko będzie się sprowadzało tu. Mam tak samo już pociągi. Także te pociągi będziemy korzystać z pociągów, bo będziemy tutaj dowozić między innymi. Chociaż węgla tutaj mam sporo. Także akurat o węgiel się nie martwię, ale na przykład taką rudę żelaza. Może nie tyle rudę żelaza, co już żelazne płytki, iron plate'y będziemy musieli już sprowadzać. Tu sobie zróbmy tak. Na razie mogę tylko basic oil processing. On przetwarza, to jest 20 ropy, jak się nie mylę. Nie, 10 ropy. Potrzebuję 10 ropy, z 10 ropy mamy 3 heavy oil. 3 light oil i 4 gazu. Z czego ten heavy i light oil to jest nam całkowicie zbędny. Heavy oil się przyda do lubrykantu, czyli do smaru, a smar się przyda do silników i do niebieskich tutaj transportu, niebieskiej logistyki. Ale to dopiero weźmiemy co do technologii właśnie, bo nastawiłem, ale o technologię. Tu mamy dopiero zaawansowane przetwarzanie ropy. I to będzie pierwsze co, kiedy będziemy produkować już science packi poziomu trzeciego, to będzie nasza pierwsza technologia, bo to nam pozwoli krakować heavy oil na light oil i light oil na gaz. To się bardzo przyda nam wszystko, ale tak jak mówię, do tego jeszcze będziemy mieli mnóstwo czasu. Także tego, to sobie połączmy w ten sposób. I to będziemy mieli już pierwszy taki możliwość podłączenia. To będziemy mogli rozbudowywać w dół.
bo tutaj na dole, na południe mamy mnóstwo miejsca na takie rzeczy. Tu mamy już roboty logistyczne. Roboty. Robotami zajmiemy się za chwilę. To, do czego będę dążyć, to jest personel Roboport, ale on również wymaga zespaku poziom trzeci. Także rozwijajmy, co się da. Rozwijajmy. Niech będzie. Ulepszymy sobie trochę nasze insertery. Tu można podłączyć. Tu będziemy mieli taki zbiornik, pojedynczy zbiorniczek na ropę. Was mogę podłączyć tutaj gdzieś od środka. Zajmijmy się połączeniem was od góry najpierw, bo to wydaje mi się będzie bardziej problematyczne. Tutaj może zwykłe rury wystarczą. Zwykłe rury. Tutaj się za bardzo nie przejmuję tym, jak to będzie wyglądało, bo i tak tędy będę bardzo rzadko chodzić. Dopiero później, jak będziemy mieli bejkony, to wtedy będziemy się zastanawiać nad tym, jak to będzie wyglądać. To mogę obrócić w tą stronę i to wszystko połączyć. Tu mogę zrobić coś takiego. Tu mogę zrobić coś takiego, bo... Tu zrobimy tak, tu zrobimy tak i tu by pasowało jeszcze to połączyć w jakiś sposób. Połączę to z tym, połączę, więc tutaj jeszcze sobie cofniemy o jedno. Tutaj rury, zapas rur, nie mam zapasu rur, niestety. Nie wziąłem ze sobą. Także całkiem możliwe, że będę musiał się cofnąć. Ale to też nie jest jakiś większy problem. Tu sobie będziemy mogli łączyć do góry. To sobie połączymy tutaj w jednym centrum. Jak to podłączyć, żeby to miało ręce i nogi? To mogę podłączyć tak, to w ten sposób. To mogę podłączyć w ten sposób, to w ten sposób i to mogę podłączyć w ten sposób. W sumie to mi będzie tutaj mało potrzebne, więc to zrobię tak. Tu mogę zrobić coś takiego. To na razie jest taka lekka prowizorka. Tak po prostu, żeby było. Bo tak jak mówię, dopóki nie mamy modułów prędkości, ani nie ma baconów, to tutaj to jak to jest podłączone, to w sumie nie ma większego znaczenia. Grunt, żeby po prostu tylko i wyłącznie było. Rzućmy tutaj trochę prądu i trochę światła. Nie mam światła, więc sobie światło możemy zrobić. Swoją drogą muszę zautomatyzować produkcję światła, bo to jest coś, co mi się bardzo przyda. A tego jeszcze nie mam zrobionego. Postawmy sobie duży słup gdzieś tutaj. Wy już pompujecie. Tu już się wszystko ładnie pompuje i bardzo dobrze. I stąd będziemy sobie odprowadzać prąd. To już tu działa, to mogę tu podłączyć. Złapałem i jeszcze... Nie, to wszystko już. Dobra, wszystko tu mam podłączone. Trochę światła, żeby widać było, że tutaj coś się dzieje. Tutaj tak samo. No i gitara. Tu do tej drugiej rury podłączę później wodę, bo woda się przyda do tego zaawansowanego przetwórstwa. I tu zrobimy tak, że tu będą 3, tu będą 2, 1, 3, 2, 1. To podłączę w ten sposób, to podłączę w ten sposób, to podłączę w ten sposób. I teraz tu poprowadzę taką główną linię. I tu będę mieć teraz... Tu będę po prostu budować niżej zbiorniki. Tu będą te chemical planty. A to jest tak zrobione, żeby można było to po prostu podpiąć. W sumie... Nie, nie mam tego, to na razie zostawmy. W sumie właśnie,
Trochę tutaj prądu by się przydało. Gdzieś tu nie powinno być źle. O, i to już mi się zaczyna produkować. Ten płomień, co jest, to można zobaczyć z daleka, że produkcja tutaj działa, rafineria działa. Jak tutaj jest ten płomień? Rafineria działa do czasu, dopóki tutaj jest. Jak tutaj nie będzie odpływu, żadnej z frakcji nie będzie miała odpływ, czyli wszelkie zbiorniki się pozapychają i tak dalej, no to wtedy rafineria przestanie działać. Dlatego tu potrzebujemy od razu zrobić jakiś zbiornik, od razu zrobić przy okazji jakieś przetwarzanie. Tylko brakło mi po pierwsze rur. Muszę się wrócić. Tutaj mam takie, pobudowałem produkcję torów, przystanków i świateł. To się nam przyda do produkcji właśnie. Do produkcji. Może nie tyle do produkcji, co do logistyki całej pociągów. Bo jednak z pociągów będę chciał korzystać i to w bardzo dużej mierze. To wszystko działa. Tu trochę elektrowni pobudowałem, tak żebyśmy mieli spokój z prądem. Ale całkiem względnie. No i tutaj mam produkcję automatyczną. Po pierwsze tutaj steam engine, tutaj boilery. Szybko te badania lecą. Dobrze, i tu mam produkcję automatyczną. Po pierwsze rur, a po drugie rur podziemnych i zwykłych. Także to jest już wszystko pobudowane. Tylko wystarczy tą ropę teraz. Tą ropę i produkcję science packu. To jest coś, co muszę zrobić jak najszybciej. Trochę biegania, ale to nic nie szkodzi, bo tutaj teraz tak. Zaraz za tym ja bym chciał sobie tutaj postawić zbiornik. No tutaj by było dobrze. Tu zrobiłem podziemnymi rurami po to, żeby tutaj dało się przejść. To będę musiał usunąć, jakoś w miarę przebudować. Tutaj teraz odłączyłem ten radar, więc tutaj mi zniknie trochę wizji, ale to podłączę. Mam nadzieję, że będę pamiętać, żeby to podłączyć. I to jest tak. Tu będę chciał. Może gdzieś tutaj mamy dużo miejsca, nie musimy się ograniczać. Tak się zastanawiam. Na razie jedno wystarczy. Na razie jedno wystarczy. Pyk i pyk. A tutaj będę chciał produkować lubrykant. Bo lubrykant się nam przyda. Tu muszę jeszcze postawić światło. Ok. Tu będzie się produkować lubrykant. Lubrykant poleci na północ. Do bazy. Gdzieś tutaj. Tu mogę postawić sobie zbiornik na właśnie lubrykant, na smar. On poleci na północ, bo on będzie przydatny w produkcji. W sumie produkcja, myślę, że gdzieś tutaj postawię całą produkcję tego, co wymaga właśnie lubrykantu. Ale to będzie za chwilę dopiero. Dalej to, co będzie mi potrzebne, to tu postawię gdzieś jeszcze. O nie, o nie, o nie, o nie. Tutaj Alien Technology mi odblokuje Alien Science Bug, co też się w sumie przyda. Tylko możemy pójść. Jak najszybciej lecimy na górę, zobaczyć, co tutaj się dzieje. O, minęły. O nie, niewiarygodne. Nasi przyjaciele. O nie. Oho! Tego się właśnie obawiałem. Będę musiał zagęścić. Skąd one przyszły? Patrzcie, tu sobie bazę zrobiły. O nie! O nie, o nie, o nie, o nie, sio! Już wszystko? O nie, ale mi poniszczyły tutaj. Patrzcie. Czemu ja tu nie mam posterunku? Czemu ja tu nie mam wizji?
Kiedy ja to odciąłem, od prądu? A, one mi tutaj zniszczyły. To sobie zrobiły bazę. Niewiarygodne. Niewiarygodne. Idziemy, może nie, najpierw naprawmy to, co poniszczyły. Ma niespodzianka, taka nieco zróżnicowane, ale mi tu poniszczyły wszystko. Co za stworzenia wredne i niemiłe. Dawać mi to, dawać mi to. Insertery mam, pasy transmisyjne mam. Także... będę musiał swoją drogą ciekawa nauczka. 4, 5, 6 wystarczą. Trochę amunicji mam. Fajnie, że coś widzę przez ten dym, ale to nie szkodzi. Naprawmy, co jest do naprawienia. To jest wszystko poniszczone. Ech, i tyle by było. No ale tak jest, tak właśnie działa gałgaństwo. W moim przypadku. To jest... Tu trzeba was więcej. Tu w ogóle pompę mi zniszczyły. Niedobrze. Gdzie są te pompy? Tutaj. Zertery. Tutaj widzę, że muszę postawić jeszcze tylko właśnie słupy. Swoją drogą nadmiar drzewa właśnie wsadzam tutaj do spalenia, bo to wydaje mi się całkiem niepotrzebną rzeczą, żeby trzymać to drewno. To już szybko dodatkujemy. Tu na szybko już. I to jest tak, że wy potrzebujecie tu pompy. Bardzo proszę, pompę. Wy tu już działacie, wy tu potrzebujecie jeszcze pasów. Tu w ogóle potrzebny jest splitter. Tutaj pasy już lecą. Tutaj więcej boilerów. Mam nadzieję, że to już mam porobione. Gałgaństwo straszne. Dobra, naprawić to, co się da i wracamy do pola gotowego. Tak jest, jak się nie ma kawy i ciasteczek dla naszych przyjaciół. A teraz postawię właśnie tutaj. W sumie, czemu by nie? Czemu by nie? One zrobiły nam wizytę, my teraz zróbmy wizytę im. Bo widzę, że tu nie ma jakiejś zbyt dużej... O, nie ma zbyt dużej ilości. Jest ogromna ilość. Ale rozstrzelamy wszystko. Dzień dobry. Bang. Też się nie boję. Do widzenia. Czyli rozumiem, że ja tutaj muszę postawić posterunek. Coś zrobić ale to, co tam miałem, to znaczy przyda mi się radar. Akurat mam jeszcze na radar i to jest tak, słup. Wieżyczek 5, 6 mam, ok. 2, 3, 4, 5. Dajmy na to tu 6. Tutaj światełko, tutaj radar. Obudować to murem. No i teraz wystarczy poprowadzić, a jeszcze amunicję muszę tutaj wsadzić. 2, 3. Daje mi całą amunicję, jaką posiadam. Tu będę jeszcze musiał przyjść i załadować więcej tej amunicji. Na razie takie posterunki będą musiały wystarczyć.
tego względu, że za bardzo nie mam jak sobie, nie mam jak budować murów. Znaczy, mury mam jak budować, także budowa murów to nie jest problem. Problemem jest to, że dostarczenie amunicji do wieżyczek. Nad tym muszę się jeszcze zastanowić. To będę musiał otworzyć całą w ogóle dużą produkcję amunicji. Będę musiał porobić jakieś przystanki pociągów i pociągami to rozwozić. W ogóle będę musiał się przedrzeć tutaj przez te lasy wszystkie, poczyścić tutaj trochę okolice. Myślę, czy by sobie tutaj tego nie zagarnąć razem z tym. O, tu widzę potencjalny mur. Co mi się bardzo podoba, bardzo to jest dobra wiadomość. Tutaj jest następny potencjalny mur. No i tutaj czekamy, aż nam się odsłoni. Może tutaj tak samo będzie gdzieś jakaś woda. Także nie będziemy musieli budować nie wiadomo jakich murów. Ale na tą chwilę to jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym myśleć. Dlatego po prostu są zwykłe, małe posterunki. Swoją drogą, czy czegoś mi zaczyna tutaj brakować? Tego bym sobie trochę zgarnął. Dawaj mi wszystko. Alien Technology już jest. Ok. Panele słoneczne, no. Nie mogę korzystać, ale nie szkodzi mieć już tą technologię. Panele słoneczne będą przydatne do satelity, bo satelity potrzebuje właśnie paneli słonecznych. Jednak technologia satelity to jest daleko, daleko przed nami. Także po małej przygodzie z naszymi przyjaciółmi, po małej niezapowiedzianej wizycie, niespodziewanej, można się zająć dalej tutaj przetwórstwem. Tu będę chciał mieć, tak jak mówiłem, tu będą produkcje jeszcze na smar. I tutaj gdzieś bym chciał mieć produkcję właśnie krakowanie, tylko że krakowania to ja tutaj za bardzo jeszcze nie mam. Nie mogę tutaj krakować, więc to po prostu będzie tak pod przyszłość, dopóki nie będę mieć technologii. Zrobiło się ciemno, zróbmy tutaj trochę światła. Tutaj tak samo się przyda. Gaz muszę jeszcze gdzieś tutaj odprowadzić. Tutaj mam to, więc tak jak najdalej się da, to jest tutaj. Tu sobie zróbmy zbiornik, tu będziemy przetwarzać. Czy to mi się uda? Uda mi się tutaj. Tu będę przetwarzać żółty olej, czyli light oil, olej lekki. Do tego trzeba tutaj będzie podłączyć jakiegoś trochę prądu. Dobra, tym się zajmiemy później. Light oil, z light oila teraz to za bardzo nie mam co robić. Chociaż z drugiej strony mogę już zacząć produkować materiały łatwopalne. Co nie jest głupią sprawą. No i chyba tak zacznę robić. Tutaj na te wieżyczki potrzeba mi będzie silników. Silniki też jest sprawą, którą muszę ogarnąć. Na razie jeszcze za bardzo nie miałem czasu. Tutaj na tej samej wysokości. Jakby to ugryźć? Bo tak, tu będę produkować krakowanie, tu będzie krakowanie. I myślę, że gdzieś tutaj swoją drogą tu otwórzmy sobie produkcję materiałów. One potrzebują żelaza. Żelazo będę sprowadzać pociągiem, przynajmniej taki jest plan. To mogę podłączyć tutaj. Więc to będzie już płynęło. Tutaj zrobiłem przerwę, tu będą pompy. Tu będą pompy. Pompy się przydadzą, ale to później. Na razie nie ma takiej zbytniej potrzeby. Tu mogę pociągnąć w ten sposób. W ten sposób tutaj te płyny się nie wymieszają. A bo ty dalej tutaj produkujesz ten, czy nie? A jeszcze gaz muszę odprowadzić. Właśnie, tak jak mówiłem, dopóki
jest odpływ wszystkich trzech frakcji, dopóty właśnie rafineria działa. Tutaj nie mamy jeszcze odpływu na gaz, dlatego nie produkuje się żaden z olei. Dlatego tutaj nic nie ma właśnie, wszystko stoi w miejscu, ale to będzie jeszcze kwestia czasu. Tu już mam light oil. Z niego właściwie, z niego się nie robi nic. Solid fuel mogę robić. Czyli to, ale to jeszcze mi się w ogóle nie przyda na nic. Bo solid fuel, na razie węgla mam mnóstwo. Węgiel mi całkowicie wystarcza. Nie tak. Zróbmy dalej, jeszcze pociągnijmy to. I tu będę przetwarzać. Jeszcze jedno dalej. Lubię mieć tutaj dużo miejsca, żeby właśnie nie było potem problemu. Tu swoją drogą, tu by się gdzieś jeszcze posterunek przydał. Tu jest jeden posterunek, tu jest drugi, który muszę oświetlić, jeszcze dostarczyć mu prądu. No i tutaj by się przydał gdzieś jeszcze trzeci. Tak na wszelki wypadek, ale to o tym za chwilę. Tutaj na tej wysokości postawimy sobie zbiornik. Z tym, także tu mamy już odprowadzany gaz. No i teraz z gazu będzie cała reszta produkcji. Dlatego tu będzie cała reszta produkcji z gazu. A potrzebuję produkować plastik i potrzebuję produkować siarkę. Do siarki potrzebna mi będzie jeszcze woda. Dlatego też zbudowałem tutaj z tej strony tak, żebym tutaj miał dostęp do wody. Stąd sobie będę mógł wodę poprowadzić. Co w sumie nie jest głupie, żeby już zacząć to robić. No ale na to jeszcze może przyjść czas. Z tym nam się za bardzo nie spieszy. Panele słoneczne. Bardzo dobrze. Technologia, z której nie będę korzystać. Teoretycznie to mógłbym robić, bo Alien Science Packi jestem w stanie już produkować, ale to na razie nie jest potrzebne. Laser Damage to się w ogóle nie przyda. Granaty mogę zboostować. I to jest tak. Bo ja tutaj produkując plastik, muszę dostarczyć jeszcze węgla. Czyli ja tutaj już, tutaj trzeba będzie już się konkretnie zastanowić, jak to może wyglądać. Dajmy na to, niech to będzie tu. To będzie wyglądało w ten sposób, że tu będzie kolejna rafineria, znaczy ten chemical plant. A tutaj od tyłu będę dostarczać węgiel. I tutaj na przodzie będzie mi ten plastik zrzucać. I transportować tutaj gdzieś może zrobię stację. No i tą stację nie byłoby głupio już zacząć robić. Zacząć robić i dostarczać ten plastik gdzieś tutaj do produkcji. Tylko to jeszcze muszę się też zastanowić, gdzie tą produkcję zrobić. Myślę, że tutaj jakbym gdzieś zrobił produkcję z plastiku i science packów. No gdzieś tutaj science packi jakbym zaczął produkować, tak to miałbym blisko już tutaj do tych laboratorii. Swoją drogą mam ich dużo za dużo. Ewentualnie z produkcji mam dużo za mało, ale produkcja jest całkiem spokojna. Jedna flaszka na sekundę starcza mi na tak mniej więcej 7 laboratorii, mam ich 20. Nie wiem po co, ale na wszelki wypadek niech będzie. Także przy okazji, jak już tutaj jestem, mogę sobie zrobić tutaj pociąg. A do pociągu będą mi potrzebne tory, będzie mi potrzebny przystanek, będą mi potrzebne światła. Także tu będzie pociąg. Do pociągu będę doprowadzać tutaj przynajmniej na razie iron plate'y. Gdzieś tu będę musiał je przecisnąć. Że za bardzo nie wiem jak, nie wiem gdzie, ale gdzieś będę musiał. To najlepiej z obydwu linii, żeby to się szybko ładowało. Jedna lokomotywa na razie powinna wystarczyć. Jedna lokomotywa, dwa wagony. A tu mogę, to mi się nie opłaca. To już wszystko potrzebuję. Ten spaku poziom trzeci. Tutaj akumulatory mogą mi się przydać.
Akumulatory to jest coś zupełnie innego jak solar panele, to można stawiać osobno i stawiać jak się chce i gdzie się chce. Ale myślałem, że zdążę z tym wszystkim w jednym odcinku. Niestety niezapowiedziana wizyta naszych przyjaciół trochę mi pokrzyżowały plany. Także pociąg i tutaj resztę jeszcze dobuduję tutaj trochę chemical plantów. Postaram się to już zbudować między odcinkami, tak żeby też nie przynudzać, bo to będzie tylko stawianie. Poza tym ja też się muszę zastanowić trochę, jak to będzie wyglądało i gdzie to będzie wyglądało. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że zdążę ze wszystkim i że odcinek pojawi się jak najszybciej, tylko będę mógł. Także dzięki za uwagę i na razie.